Witam serdecznie. Chciałbym zarekomendować miejsce do wypoczynku, rekreacji, jak i oczywiście wędkarstwa, które zostało otwarte w tym roku. Są to trzy odrębne obiekty o powierzchni 85 metrów. Każdy z domków jest komfortowo wyposażony. Posiada oczywiście aneks kuchenny, łazienkę, trzy oddzielne sypialnie. Maksymalna liczba osób, które komfortowo będą mogły sobie mieszkać, wypoczywać, to 8 osób. Aktualnie wstawiliśmy również kozy, które nadają przyjemny efekt ciepła i walory wizualne. Oczywiście ogrzewanie elektryczne również w zimę, żeby nie tylko na kozie się skupić. Nasze domki pod nazwą Nasze Pozorty położone są w malutkiej wsi Pozorty, tak jak i nazwa jeziora, w gminie Zalewo, nad samym jeziorem z linią brzegową. Obiekt dysponuje również łodziami do celów wędkarskich, rekreacyjnych. Nasze domki położone są blisko trasy S7, co gwarantuje szybki dojazd zarówno z Warszawy, jak i z Gdańska. Domki znajdują się, tak jak wspomniałem, nad samym jeziorem. Dosłownie w odległości 20 metrów jest piękna gminna plaża z pomostem, mały park dla dzieci, w którym mogą również nasze maluchy bawić się i cieszyć tym pięknym miejscem. No i jezioro, nasza perełka, która od kilku lat jest pod opieką stowarzyszenia również o nazwie Nasze Pozorty. Dbamy o to jezioro. Razem z gospodarstwem rybackim Bogaczewo staramy się odbudować populację białorybu, drapieżnika. Głównie skupiliśmy się na szczupaku, okoniu, ale również w zeszłym roku mieliśmy piękne zarybienie leszczem. Jest piękny karp, także również amatorzy spinningu, jak i białej ryby na pewno znajdą coś dla siebie. Jezioro jest czyste, głębokie, 17 metrów głębokości. Ktoś, kto ma pojęcie, jest w stanie tutaj przeżyć fajne chwile. Nasze domki usytuowane są w na tyle dogodnym miejscu, że możemy traktować je jako bazę wypadową również na inne duże jeziora, które są dosłownie w zasięgu ręki. Jezioro Jeziorak, Jezioro Bartężek, Jezioro Ruda Woda, Jezioro Drużno, to są dosłownie odległości kilkunastominutowe. Położenie naszych domków stwarza możliwość wypoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku i hałasu. Obiekty w bliskim sąsiedztwie otoczone są pięknymi lasami, zasobnymi w grzyby. W tym miejscu każdy znajdzie coś dla siebie. Wędkarze, ich rodziny i serdecznie zapraszamy do nowo powstałego obiektu.